Siema, siema, Antroni, nie byłem stanem. Mamy dzisiaj 20 marca i to jest w ogóle hit, że jeszcze na część o zimie wywożę azot. Ale zima, potem taka blypa, potem choroba i tak naprawdę się część poprzeciągała. Pierwsze dawki nawozowe wywoziłem prawie 10 dni temu. No ale teraz kończę. Mam rzepak już do zasilenia i kilka plantacji zbóż. Jak pamiętacie, ostatnie nawożenie skończyłem tak naprawdę w śnieżycy. Na dzisiaj w nocy ma coś jeszcze popadać, więc mam nadzieję, że ten azotik się ładnie nam przemieści. Dzisiaj lecę akurat na pole rzepaku. Nawożenie rzepaku będzie zamknięte w jednej dawce 400 litrów RSM 32 plus 26 plus 3. Tej 26 plus 3 tam jest, to można powiedzieć, 25% tej mieszaninie. Więc mamy głównie, inaczej, mamy około 160 kg czystego azotu plus dodatek siarki. Jednak rzepak dostał też azot na jesieni, dostał we wrześniu. On fajnie się wtedy, że tak powiem, podbudował. Jak pamiętacie, ja się miałem dość późno, w sensie był to 25, 26 sierpnia. Wrzesień bardzo zimny i on wyglądał źle. Nie ma co ukrywać, że patrząc na konkurencyjne rzepaki, jeśli tak to można nazwać, które były wysiewane przed 20, to po prostu była przepaść. Ale tamten azot fajnie podbudował wtedy ten rzepaczek. Z tego względu nie miałem jakiegoś wielkiego ciśnienia, wielkiej presji, żeby lecieć, mówię teraz po prostu na chama. Jednak z perspektywy czasu jestem coraz bardziej przekonany, że ci, którzy pojechali naprawdę w lutym, są na najbardziej wygranej pozycji. Ale w lutym, mówię, u nas był dobry tydzień pogody, ale po prostu my byliśmy zajęci zupełnie czymś innym. Więc wygląda tak, jak wygląda. Jeszcze zanim się rozłożę, jak to się mówi, pokażę wam tutaj rzepaczek. Jest to rzepak po jęczmieniu ozimym, siany agrisemem. I zobaczcie, mimo trochę opóźnionego siewu, te rozety tutaj są naprawdę ładne. Nie wiem, czy mi się uda wyrwać. Ładny korzeń, długi, palowy. Śmietki praktycznie nie ma widoczne i pojawiły się przyrosty na korzeniach, no już rośnie, po prostu rośnie, no się zrobiło po kilkanaście stopni, więc wiadomo, że to ruszy, ale jeszcze u mnie nie ma chociażby presji chowacza. Już u Słomka, dosłownie 40 km dalej, już musiał w niedzielę lecieć z zabiegiem. U nas jeszcze całe szczęście nie, ale to na dniach pewnie nastąpi. No i dzisiaj lecę z RSM-em, ale będę musiał tutaj jeszcze wykonać jeden zabieg na jednoliścienne. O, tutaj mamy pojedyncze jęczmionki. Ogólnie nie ma tego zbyt dużo. W niektórych takich miejscach, gdzie po prostu były jakieś legi, to tamtych samosiełów jest więcej. Ale będę tutaj stosował 0,8 litra Select Super. Jest to środek, który zamówiłem w AgroSimexie. Środek, który ma rejestrację w rzepaku, w burakach cukrowych, w ziemniakach, w cebuli, jak dobrze pamiętam, więc dość szeroka rejestracja, szczególnie w kierunku tych upraw jarych. Z tym, że takie 0,8 litra to jest na samosiewy chociażby zbóż. Można dawkę zwiększyć nawet do 2 litrów w niektórych uprawach i zwalczać pesz. Więc jeżeli ktoś ma gdzieś jakieś takie problemy z peszami w tego typu uprawach, nie było to zwalczone prędzej, to można w ten sposób się ratować. I to jest zabieg, który no muszę zrobić, zanim, jakby powiedzieć, ta wegetacja ruszy naprawdę z kopyta, bo no wszystko powoli rośnie, ale wiadomo, że teraz już mamy 20 marca, więc tak naprawdę za jakiś miesiąc już po prostu będzie zielono, można powiedzieć, w pas, więc jest dobrze kilka dni, żeby ten zabieg wykonać. Wiosna się mocno przedłużyła, więc teraz mamy takie ładne okienko, jeszcze 3-4 dni właśnie ma być takiej pogody, co prawda pochmurnej, ale akurat jeśli chodzi o zwalczanie kwasów jednoliściennych, w zupełności to wystarczy. Trochę gorzej ze skracaniem, ale też będę polował na tamtą pszenicę. Oczywiście chodziło o rozkrzewianie pszenicy, a nie regulowanie, chociaż tak naprawdę no zwał jak zwał tam. Aż tak się nie można, że tak powiem, nomenklatury czepiać. A co do dalszej części filmu, kilka słów odnośnie agrotechu.
Po 4 latach wróciłem na Grotech. Szczerze mówiąc, nie miałem jakiejś takiej wielkiej ochoty przez te 2 ostatnie lata, kiedy już te wszystkie zasady były poluzowane, na targi jeździć. Teraz stwierdziłem, że będę jeździł albo na Grotech, albo na Agro Show. Dwie duże imprezy, które skupiają naprawdę pokaźną liczbę wystawców. No nie chcę tutaj porównywać z jakimiś innymi, które no dla mnie trochę nie mają już do końca sensu, bo jeżeli z roku na rok tych wystawców ubywa, no to po prostu no coś jest nie tak. Przede wszystkim był przesyt tego rodzaju imprez, może to jest główny powód. Drugi powód, to co się dzieje teraz na rynkach zbóż, na rynkach rolnych, jest no czymś, co nie napawa optymizmem i też nie zachęca, żeby po prostu na takich imprezach się znajdować, żeby na takie imprezy jeździć, chociaż frekwencja na Agrotechu naprawdę była imponująca. Jak pamiętam tą imprezę sprzed 4 lat, jak dobrze pamiętam, sprzed jeszcze tej nienormalności, to wydaje mi się, że wtedy było trochę ludzi mniej. Teraz byłem w sobotę, byłem na stoisku Swimmera na zaproszenie firmy Swimmer, po raz kolejny zresztą, i w niedzielę odwiedziłem tak trochę rekreacyjnie, żeby po prostu pogadać trochę jeszcze więcej z ludźmi, chociaż i tak w sobotę miałem gardło po prostu zryte niesamowicie. Ale zacznijmy może w ogóle od samego piątku, bo w piątek mi nie było, a działo się naprawdę dużo. Bo w piątek oszukana wieś, czyli rolnicy, którzy zrzeszeni działają na wschodzie kraju, tak naprawdę walczą o interes wielu rolników, wybuczeli, wygwizdali i doprowadzili do tego, że z imprezy został wyprowadzony minister rolnictwa. Ogólnie minister rolnictwa, to stoisko ministerstwa, bo też tam byłem później, co prawda dopiero w niedzielę, było na hali H i jak dobrze pamiętam, to stamtąd tego ministra wyprowadzali. Nie było to na głównej, może by to się, że tak powiem, zrobiło jeszcze większym widowiskiem, ale i tak czy siak o tej akcji naprawdę jest głośno. Głośno w mediach, głośno w social mediach, głośno było na samych targach. Tutaj jesteśmy na 6 klasie, tak woli wyjaśnienia. Na samych targach praktycznie do niedzielnego popołudnia wystawcy, zwiedzający o tej sytuacji mówili. To słyszałem w radio, słyszałem w telewizji, więc no tak naprawdę mała grupka ludzi, ale naprawdę zrobiła fajną akcję i akcję sensowną. Nie wykrzyczeli, nie wybuczyli tego ministra, żeby go wybuczyć, ale wybuczyli go po prostu z tego względu, że sytuacja na wschodniej granicy jest nierozwiązana. I to jest sytuacja, która niestety będzie nam się odbijała czkawką. Wygląda przynajmniej na to, żeby nam się czkawką będzie odbijała jeszcze długie miesiące, jak nie lata. I zapowiedzi chociażby samych dopłat wielkich do kukurydzy, do pszenicy, raz, że nie rozwiązuje problemu, a dwa, że tak naprawdę jest tylko i wyłącznie wodą na młyn dla wielu, bo też w miastach się o tym dość dużo zaczęło mówić, przynajmniej wśród osób, które ja znam, wśród znajomych, z którymi, że tak powiem, mam jakiś tam kontakt z osobami, które z branżą agro nie są związani. Mówi się o tym dużo, mówi się właśnie o dopłatach kolejnych, mówi się o tym, że właśnie tego ministra wygwizdano, więc ten temat idzie trochę szerzej w eter, ale naprawdę bardzo mało ludzi ma pojęcie tak naprawdę w ogóle o co chodzi i z czym teraz się po prostu branża boryka. Nie tylko zbożowa, ale też już mówię, coraz więcej gdzieś tam jest głosów odnośnie mleka i tym podobne, więc naprawdę szacun za tą akcję. Jeżeli macie jakieś fajne linki, relacje z tego, to możecie wrzucać śmiało w komentarzach. Nie mam z tym jakiegoś tam problemu, a wręcz przeciwnie. Osobiście nie chcę po prostu powielać jakichś innych materiałów czyichś, więc jak najbardziej możecie sobie szerować tutaj w komentarzach, żeby jeżeli ktoś nie widział, sobie to mógł na spokojnie obejrzeć. No, a co do... nie wiem jak to będzie, jak mi widać. A co do Jezus Maria, co do soboty i niedzieli. Trochę mi się tutaj pierdzieli. Naprawdę dzięki za wszystkie rozmowy, przybite piątki, zdjęcia i tym podobne.
no, rozmowy w tym wszystkim są naprawdę najważniejsze, bo kontakt z wami często po prostu gdzieś tam otwiera jakieś furtki, daje wiedzę, daje możliwości. I znowu udało mi się poznać naprawdę wielu, wielu z was. Na YouTubie samym nie mówiłem o tym, że na streamerze będę, z tego względu, że ta akcja była dość niespodziewana, jeśli tak to można nazwać. W sensie rozmawialiśmy jakiś czas tam prędzej, że fajnie by było, jakbym się pojawił, jakbym pojechał z nimi, ale no jak sami wiecie, po prostu no, sytuacja u mnie w domu była tak dynamiczna i tak zła, że nie wiedziałem, czy pojadę. I dosłownie tam streamerowi potwierdziłem to chyba we wtorek, więc ja nawet w tym czasie nie nagrywałem żadnych filmów, więc po prostu nie było możliwości, żeby was tutaj zaprosić, ale i tak czy siak od 9 tam z hakiem do prawie 16 cały czas z kimś gadałem i non-stop was tam było naprawdę pełno. I jeszcze też mam świadomość tego, że część po prostu gdzieś tam nie podeszła, bo nie wiem, miałem jakiś wywiad albo rozmawiałem z kimś dłużej, więc sorki, ale te targi też pozwoliły mi w ogóle poznać bardzo dużo osób z branży internetowej, w sensie, nie wiem, na przykład z Marcinem Adamczykiem i Agatą rozmawiamy gdzieś tam na prywatnych social mediach od 4 lat, można powiedzieć, a pierwszy raz się widzieliśmy, czy z taką ekipą TikTokową, z Dorisanką, z Dejwalem, z Anuszką i tak dalej, więc naprawdę ogrom i cieszę się mega, że po prostu miałem okazję was wszystkich poznać, bo wiecie, hajs, hajsem, interesy interesami, ale uważam, że naprawdę we wszystkim najważniejsi są po prostu ludzie. No i rzepaczek mam ładnie oblecony, jeszcze teraz jadę na jeden kawałek z żytem, jeden zostawię sobie na jutro po południu pewnie, albo jutro rano, zobaczymy. Opłuczę opryskiwać, żeby dzisiaj zjechało. Nie chcę na ten ostatni kawałek jechać, bo tam są takie słupozy, że głowa mała. Ale mówię, że paczku ładnie teraz będzie spływało. A żyto, kawałek, który jest strzelny po słoneczniku, tam wleci 250 kg RSM 32 już czystego. Już jestem pod kolejnym zbiornikiem. I tak naprawdę tam nawożenie będzie zamknięte. Niektóre kawałki po prostu zamykam w jednym. Na dla żyta, które jest z wegetacją w porównaniu do pszenicy jakieś dwa tygodnie szybsze, jeśli chodzi o te fazy rozwojowe, które przeskakują. Na słabych kawałkach nie ma sensu tego już teraz w tym momencie dzielić. Część będę miał podzielonych na te lepsze stanowiska, ale akurat tam po prostu lecę z jedną dawką, więc zamykam. Jeden wyjazd mniej, ale forma mocznikowa z RSM 32, no to jest 50%. Ona spokojnie zacznie sobie działać później. Mimo późniejszego siewu, te żyta tam mają po 2-3 rozkrzewienia, więc obchoda głosów jest spoko, chociaż jest zdecydowanie drobniejsze. Nie wiem, czy tam będę jeszcze nagrywał, coś pokazywał na tym polu teraz. Na pewno do odpaszczania sobie zobaczycie, ale na dzisiaj, a może jeszcze nie wszystko, bo jeszcze odnośnie tej pierwszej części agrotechu, czyli oszukanej wsi i tak dalej, bardzo śmieszyły mi, bo akurat teraz przeglądałem Instagrama jeszcze, bardzo śmieszyło mnie mega skrócenie relacji właśnie, które dawało ministerstwo, żadnych filmików, krótkie 2-3 zdjęcia po relacji, jak już w niedzielę, dajmy na to, to już te relacje były o wiele szersze, ale ta piątkowa, całkowicie okrojona, temat zamieszany pod dywan, no tak to się akurat robi. I to na dzisiaj wszystko, pozdrawiam serdecznie, rolników profesjonalnych.